Okej, okay, plan jest taki. Na tej ścianie będzie mural. Yes! I ten projekt to jest takie trochę kombo. Bo poza tym, że rysuję mural, to nagrywam jeszcze dwa wideo na trzy aparaty. Organizacyjny koszmar. Okej, to może od początku. Skupiłeś się naprawdę? A to w kuzie, co ty robisz? Realizujemy coś na zasadzie teatru rysunku do muzyki Tomasza Kowalczyka. I jeśli nie widzieliście tamtego filmu, to szczerze polecam, zobaczcie. Już pomijając fakt, że najlepsze ujęcia z naszych realizacji i tak pójdą tam, to poza tym ta muzyka jest spoko. W sensie, ona ma w sobie więcej emocji niż ja przeżyłem w życiu, więc naprawdę szczerze polecam. Natomiast sytuacja wygląda tak, że w pewien sposób teraz sam mural jest mniej ważny niż proces rysowania jego. W tym filmie będzie dużo bardziej technicznie o zapleczu powstawania tego projektu. Wszystkie ładne, artystyczne ujęcia zostały umieszczone w tamtym. Co wam będę mówić, jest spoko. Zaczynamy. Okej, okay, tutaj mamy nasz cały plan zdjęciowy. Wszystko, co jest potrzebne do zrealizowania wideo w takiej stylistyce. Aparat jest na wprost lampy, to jest lampa bez żadnego modyfikatora, goły LED. W jaki sposób uzyskać taki klimat? W rzeczywistości w naszym przypadku fakt, że w całym pomieszczeniu wszystkie ściany były czarne, bardzo mocno ułatwiał, bo niwelowało to wszystkie możliwe powierzchnie, które to światło mogłyby odbijać. Natomiast najważniejszym elementem, który sprawia, że ten film wygląda tak, jak wygląda, to jest przede wszystkim ekspozycja w niskim kluczu, jak i bardzo ostre światło. I w naszym przypadku to była lampa Quadralight 1000, ale umówmy się, ona była przez cały czas ustawiona na minimum swojej mocy, dzięki czemu możemy pokusić się o stwierdzenie, że to mogła być dowolnie każda możliwa lampa. Jednocześnie to, co w każdej innej produkcji byłoby strzałem w kolano, niedoświetlonym ujęciem do wyrzucenia, tutaj było naszym punktem docelowym. Delikatną białą linią zrobiliśmy szkic na ścianie krytką kredową i nie bez przyczyny okazało się, że wręcz całkiem słusznie bałem się, że będzie go widać w ostatecznym filmie. Z drugiej strony bez tego szkicu ten mural by nie mógł powstać. Założeniem tego, że jeśli to nagrywamy, ja muszę rysować bez zawahania, pewnie bez szukania tego śladu. Więc po części ten szkic był koniecznością. Kluczem wizualnym, czyli czymś, co rzucił nam Tomek, żebyśmy lepiej zrozumieli jego pomysł na całe wideo, było jedno proste zdanie. Człowiek w totalnej ciemności w próżni, który po chwili po tej próżni zaczyna rysować. I pomysłów było kilka. Od wielkiego plexi, które stałoby pomiędzy mną a aparatem i wyglądałoby, jakbym rysował po powietrzu, do rysunku światłem czy technik animacji. Ostatecznie wspólnie stwierdziliśmy, że proste rozwiązania są najlepsze i skończyło się na muralu w totalnej ciemności. Z biegiem okoliczności posiadaliśmy dostęp do pomieszczenia, w którym wszystkie ściany są czarne i mamy możliwość faktycznie wykonania takiego muralu. Głupio mi o tym mówić, ale dawno nie malowałem tak fizycznie farbami. I podobno niektórych rzeczy się nie zapomina, natomiast to mogło mieć wpływ na to, że dokonałem bardzo złej decyzji. Wybrałem zły pędzel. Był po prostu zbyt gruby i o krótkim włosiu. Co mimo tego, że dość szybko zorientowałem się w złej decyzji, to postanowiłem, że bardzo mi zależy na tym, żeby to jednak było spójne, żeby ta linia była jednej grubości wszędzie. I stwierdziłem, że okej, brniemy w ten temat. Najmocniej odbiło się to na szczegółach rysunku. Na szczęście Becik zachowała trzeźwość umysłu i skoczyła po markery kredowe. Zostały one wprowadzone trochę za późno, by uratować wszystko, natomiast sam fakt, że dodały dużo na plus, bo pozwoliły wykonać takie prace wykończeniowe i obrysowanie kształtu cienia po formie, czy dodanie tak zwanych frytek, małych abstrakcyjnych elementów dopełniających kompozycję. Mimo tego, że już przy naszym ostatnim projekcie wielkościanowym markery okazały się być nieocenione, to ja nawet nie wziąłem ich pod uwagę, wybierając narzędzie. I tu był w zasadzie mój błąd. Pozostaje jeszcze zadać pytanie, jak ciemno, to za ciemno. Cóż, mówiąc szczerze, w każdym innym projekcie powiedziałbym, że te granice przekroczyliśmy już chwilę temu. I tutaj wielki szacunek dla Tomka Kowalczyka, który nie boi się nawet najbardziej szalonych projektów, jak i dla mojego operatora, którym w tym projekcie była ponownie Betty Spaghetti i wykonała kawał dobrej roboty. Z reguły każdy większy projekt, niezależnie od tego, czy filmowy, czy graficzny, to jest praca zespołowa i my na tym naszym tandemie jeździmy już dość długo i to po prostu działa. Natomiast pamiętajcie, że za frontmanem, którym w tym projekcie akurat byłem ja,
zawsze pracują także inni ludzie.